Po raz pierwszy w Podgórzynie w Centrum Aktywności Społecznej odbyła się konferencja literacka, która przyciągnęła wielu miłośników literatury. Właśnie dzięki takim inicjatywom jak dzisiaj, takim konferencjom, gdzie po raz pierwszy mogą pokazać swoją twórczość, wyciągnąć z szuflady swoje emocje, swoje uczucia, swoje obserwacje, swoje poglądy. I to właśnie jest ta wartość niewymierna i ta wartość, która pozwoli naszym mieszkańcom w przyszłości zaistnieć w świecie literatury. Dyskutowano o środowiskach twórczych powojennej i współczesnej Kotliny Jeleniogórskiej. Tutaj bardzo dużo ludzi jest, którzy chętnie tu przychodzą i myślę, że w ogóle nasze centrum to jest takie miejsce, do którego się ludzie garną. Coraz częściej, coraz więcej. Artystyczne dusze żyją w gminie Podgórze? Ja myślę, że dużo jest. My nawet nieraz nie wiemy, bo się dowiadujemy o kimś. Boże, to ta osoba takie fajne rzeczy robi. To był ważny wieczór dla wielu mieszkańców gminy, którzy postanowili zaprezentować swoje wiersze wysławiające piękno Karkonoszy. To nas po prostu przybliża do naszych pięknych gór, do naszych Karkonoszy. I po prostu idzie w świat, w Polskę, jakie są one piękne. Że nie trzeba jeździć po innych państwach, tylko nasze Karkonosze przyjeżdżać. Członkowie Stowarzyszenia Literackiego przekonywali, że warto pisać, używać metafor i ćwiczyć się w poprawnym formułowaniu myśli. Wiele osób pisze, ale pisze do szuflady. Nie ma odwagi się do tego przyznać i zaprezentować szerszej publiczności. A szkoda, bo spotykam się z sytuacjami, gdzie wiersze z szuflady tak zwanej, czy teraz z komputera, są naprawdę wartościowe. Staramy się bywać w terenie, dlatego staramy się bywać w szkołach, bywać w hospicjach, bywać w różnych organizacjach, żeby po prostu osoby wiedziały, że jest taka możliwość, że nie tylko literaci uznani mogą pisać, ale każdy z nas może pisać. Gmina Podgórzyn nie tylko sportem i turystyką stoi, ale także interesującymi wydarzeniami kulturalnymi.